Czarnobyla 10 lat później. W kwietniu 1986 roku miała miejsce eksplozja jednego z reaktorów jądrowych elektrowni atomowej w Czarnobylu. Władze radzieckie przez wiele lat ukrywały prawdę o katastrofie, szczegółowy przebieg wydarzeń. Iwankowo, Prypeć potrzebuje waszej pomocy. Tak, słyszymy was. Jesteście potrzebni w elektrowni atomowej, palą się dachy trzeciego i czwartego bloku. W porządku, jedziemy do was. Wyślijcie wozy strażackie. Dzwony Czarnobyla. 10 lat później. Na te domy i okolice mówi się potocznie w Kijowie Mały Prypeć. Nazwa pochodzi od opustoszałego miasta, które 10 lat temu musieli opuścić jego mieszkańcy. 26 kwietnia 1986 roku był dniem, który na zawsze zmienił ich życie. Helena Poliszuk pamięta go bardzo dobrze. To było w Prypecie. To stało się w Prypeci, w dniu moich czwartych urodzin. Podarili mnie kukłę. W prezencie dostałam lalkę. Była duża, wyższa ode mnie. Bardzo mi się podobała. Mnie właśnie ta kukła pomrawiłaś. Ja też nie zdążyłam się nią pobawić. Dla mieszkańców miasteczka Prypeć, położonego 120 km na północ od Kijowa, tamta wiosenna sobota 1986 roku niczym nie różniła się od innych. Te sceny życia codziennego zostały utrwalone przez kamerzystę amatora. Pamiętam, że kupowałam cebulę. Chciałam też kupić główkę kapusty. To było dziwne, ale w sklepach mogliśmy dostać wszystko oprócz kapusty, której sprzedaż była zabroniona. Zapytałam sprzedawcy dlaczego. Odparł, że mają kapustę, ale nie mogą jej sprzedawać. To było wydarzenie, które wywołało plotki w mieście. Błyski na amatorskim filmie wskazują na wysoki poziom promieniowania. Pomimo faktu, że na ulicach pojawili się obcy ludzie w niecodziennych strojach, mieszkańcom nie udzielano żadnych wyjaśnień. Gdy wracałam do domu, byłam coraz bardziej zaniepokojona z powodu licznych patroli milicji na ulicach. Ludzie zbierali się w małych grupkach i o czymś dyskutowali. Kiedy wróciłam do domu, powiedziałam do męża: na targu mówią, że w elektrowni nastąpił wybuch. Odparł, że to niemożliwe. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem polewaczki na ulicach. Ale zamiast wody rozlewały dziwną pianę. W dalszym ciągu nie mogłem uwierzyć, że wybuchł reaktor. Mąż twierdził, że to nie mogło się stać. Wierzyłam mu, jak zwykle przygotowałam śniadanie. Później mąż zdecydował, że pójdzie z córką na spacer. Podobnie jak inni spośród 53 tysięcy mieszkańców Prypeci, Jurij Andrzejew był pracownikiem czarnobylskiej elektrowni, położonej 4 km od miasta. Spacerując z córką, dotarł do przedmieść, skąd rozciągał się widok na reaktor. Kiedy dotarliśmy na peryferię, zobaczyłem, że w centralnej hali brakuje górnej części reaktora. Została jedynie jego ściana od strony Prypeci. Pozostałych ścian i dachu nie było. Nad całością unosił się lekki dym. Pół godziny później Jurij wrócił do domu. Wydawał się bardzo zaniepokojony. Rozebrał córkę i powiedział, żebym ją wykąpała. Kazał mi uprać jej ubranie i zabronił nam wychodzić z domu. Tego popołudnia Jurij Andrzejew zdecydował, że jak co dzień pojedzie do pracy autobusem. Pracował w drugim bloku reaktora. Kiedy dojechałem na miejsce, ujrzałem straszny widok. Bęben oddzielający został wyrwany z nasady. Rury systemu wymiany ciepła w reaktorze były uszkodzone. Poskręcały się ze sobą, tworząc wielki supeł. Znajdowały się tam rury o średnicy 150 mm. Zdałem sobie sprawę, co to oznacza. Rdzeń reaktora leży odkryty i zetknął się z atmosferą.
Pierwsze zdjęcia zniszczonego reaktora zostały nakręcone rano w dniu wypadku przez funkcjonariuszy KGB. Nikt nie miał wątpliwości, że to prawdziwa katastrofa. Jednak pozwolenie na ewakuację mieszkańców Prypeci wydano dopiero po 24 godzinach. Uwaga, uwaga! Z powodu wypadku w elektrowni atomowej poziom napromieniowania jest powyżej normy. Ze względu na wasze bezpieczeństwo, a szczególnie z uwagi na bezpieczeństwo waszych dzieci, konieczna jest czasowa ewakuacja wszystkich mieszkańców w okolice Kijowa. Ewakuacja rozpocznie się dzisiaj, 27 kwietnia, o 2 po południu. Autobusy zostaną podstawione we wszystkich dzielnicach. Musicie współpracować z milicją. Mieszkańcom powiedziano, by wzięli ze sobą rzeczy tylko na 2 dni. Jednak żaden z nich nigdy tu nie powrócił. Prypeć pozostała miastem duchów. Wśród porzuconych rzeczy znalazła się też ulubiona lalka Heleny Poliszuk, która teraz jest silnie napromieniowana. Licznik Geigera ukazuje nam to, czego nie sposób dostrzec gołym okiem. Wokół szczątków reaktora wylano kilka tysięcy ton betonu, starając się w ten sposób zapobiec katastrofie ekologicznej. By powstrzymać promieniowanie, które w dalszym ciągu wydobywa się z rdzenia reaktora, zbudowano masywny sarkofag. To cmentarzysko technologii. Ten szyb prowadzi do rdzenia reaktora. To stary panel sterowania w pokoju nadzoru 4. reaktora. Od 1:23 w nocy z 25 na 26 kwietnia nikt tutaj już nie pracuje. Ci, co przeżyli, dobrze zapamiętali tę noc. Usłyszeliśmy wybuch, a raczej poczuliśmy siłę uderzenia. Poczułem, jakby ktoś dla żartu popychał moje krzesło. Jakieś 10 minut później w centralnej hali włączył się alarm, który oznaczał wysoki poziom napromieniowania. Да не минут через 10. Минут через 10 сработала аварийная сигнализация в центральном зале. Pierwsze wezwanie o pomoc zarejestrowano w Kijowie. Natychmiast musi wyruszyć straż pożarna. Taneczka, zgłoś się pilne. Nasza elektrownia się pali. Halo, czy to WPH2? Co się tam pali? W głównym budynku doszło do eksplozji. Bloki 3 i 4 stoją w płomieniach. Czy ktoś tam został? Leonid Aleksiejewicz. W Prypeci w wyniku eksplozji palą się dachy 3. i 4. bloku. Połącz mnie z Uriewem. Operator z Prypeci już mnie poinformował. Połącz mnie z Denisenką. W porządku, wysyłam ekipy z Iwankowa i Polesko je. Mam wysłać wszystkich. Po 30 minutach w elektrowni pojawiły się pierwsze ekipy straży pożarnej. Wśród nich był 27-letni Petzchmil. Nic nie wiedziałem na temat promieniowania. W trakcie szkolenia uczono nas innych rzeczy. Mówiono, że elektrownia atomowa nie może eksplodować. Byłem na służbie i musiałem jechać do pożaru. Miałem w ekipie 2 wozy i 6 strażaków. Staliśmy na dachu budynku naprzeciwko bloku 4.
Widziałem stamtąd, że po reaktorze nic nie zostało. Był całkowicie zniszczony. W tym samym czasie ekipa techniczna starała się wyjaśnić przyczynę eksplozji. Przynajmniej przez godzinę. Nikt nie wiedział, co się stało. Brakowało prądu. Panowały kompletne ciemności. Szliśmy, mając ze sobą tylko jedną latarkę. Pamiętam, że o 3 w nocy spotkaliśmy pracownika monitorującego promieniowanie. Powiedział nam, że poziom promieniowania jest tak wysoki, że na jego przyrządach brakuje skali. Strażacy i pracownicy elektrowni próbowali prowizorycznie ochronić się przed promieniowaniem. Trzy godziny później, około 5 nad ranem, pożar został opanowany. Jednakże w dalszym ciągu palił się grafit we wnętrzu reaktora. Kiedy za drugim razem wszedłem na dach, zobaczyłem, że ogień nie jest już tak silny. Gdy zszedłem na dół, okazało się, że jeden z moich kolegów zasłabł i trzeba było wezwać karetkę. Po 10 minutach musieliśmy wezwać karetkę do następnego kolegi. To trwało aż do 5 rano. Pod koniec zostałem sam. Wiktor Bruchanow, ówczesny dyrektor elektrowni w Czarnobylu, przyjechał o 3 nad ranem. By omówić strategię działania, dyrektorzy, inżynierowie i przywódcy partyjni zebrali się w specjalnym pomieszczeniu. Na początku nie wierzyli pracownikom, którzy na własne oczy widzieli, co zostało z budynku, w którym mieścił się reaktor. Nie byliśmy szkoleni, jak postępować. W dalszym ciągu nie wiedzieliśmy, co dokładnie stało się z reaktorem. Staraliśmy się trzymać reguł. Zawsze mówiono nam, że najbardziej niebezpieczną rzeczą jest pozostawienie pracującego reaktora bez chłodzenia. Tak więc na początku zdecydowaliśmy, że najlepsze, co możemy zrobić, to zalać go wodą. Zalanie wodą całkowicie zniszczonego reaktora nie przyniosło żadnego efektu. Poza tym do atmosfery przedostał się obłok gorącej radioaktywnej pary, która rozprzestrzeniła się na dużym obszarze. W dodatku woda, która nie wyparowała, zalała fundamenty. Kiedy technikom z 1., 2. i 3. bloku kazano wyłączyć nadal pracujące reaktory, krótkie spięcie nieomal doprowadziło do kolejnej katastrofy. Na moim oddziale jednocześnie zapaliło się 150 kontrolnych lampek. Miałem ich w sumie pod nadzorem około 450. W ciągu kilku sekund od rozpoczęcia awarii miałem ponad 100 ostrzeżeń o uszkodzeniach. Nie sposób było na wszystkie zareagować. Później zgasło światło. Paliły się tylko światła awaryjne, ale napięcie było tak słabe, że pomieszczenie pozostawało w półmroku. Po kilku sekundach napięcie się ustabilizowało, jednak trwało to na tyle długo, że zaczęliśmy myśleć, co mogło się stać. Forsmark w Szwecji rankiem 28 kwietnia. Silnie napromieniowane powietrze uruchomiło alarm w pobliskiej elektrowni atomowej. Ewakuowano wszystkich pracowników. Jednak kilka godzin później szwedzcy naukowcy odkryli, że źródło napromieniowania znajduje się daleko poza granicami ich kraju. Po przestudiowaniu map pogodowych okazało się, że radioaktywna chmura została przywiana do Szwecji z Ukrainy. Przed południem pracownicy szwedzkiej ambasady zapytali Kreml o przyczynę promieniowania. Jednakże moskiewscy przywódcy nie przyznali się, że doszło do awarii.
O 9 wieczorem tego samego dnia telewizja radziecka nadała pierwszy oficjalny komunikat o katastrofie. W elektrowni w Czarnobylu zdarzył się wypadek. Został uszkodzony jeden z reaktorów. Podjęto już odpowiednie kroki, mające na celu zminimalizowanie skutków. Udzielono pomocy ofiarom. Zostanie przeprowadzone oficjalne śledztwo. Dyrektor Białoruskiego Instytutu Atomistyki, Wasyl Nesterenko, zdecydował, że sam oceni rozmiary tragedii. Z licznikiem Geigera udał się na południe, w stronę białorusko-ukraińskiej granicy, którą od elektrowni dzieliło jedynie kilka kilometrów. Zabrałem ze sobą instrumenty pomiarowe i pojechałem na południe, przez Bobrujski Mozyr, do miejsca oddalonego o 50 kilometrów od elektrowni. Udałem się do miasta Chojniki, następnie do Bragin i Lanarule. Po drodze sprawdzałem poziomy napromieniowania. W Mińsku wynosiło ono 3000 mikrorentgenów, podczas gdy normalny poziom wynosi 15. W Chojnikach wzrosło do 18 tysięcy, w Lanarule do 25, a w Bragin dochodziło do 30 tysięcy. Możemy przyjąć różne standardy, ale poziom promieniowania i tak został znacznie przekroczony. Należało natychmiast ewakuować ludzi. Profesor Nesterenko wrócił do Mińska. Było dla niego oczywiste, że ludzie, których spotkał po drodze, o niczym nie wiedzieli. Po przyjeździe do Mińska próbował przekonać białoruskiego ministra zdrowia o konieczności przeprowadzenia ewakuacji na dużą skalę. Minister wysłuchał mnie. Następnie zadzwonił do Ilina Leonida Andrzejewicza, wiceprzewodniczącego Akademii Nauk Medycznych w Moskwie. Powiedział, że jeden z jego fizyków zaproponował, by przedsięwziąć natychmiastowe działania. Plan zakładał rozprowadzenie jodu, zamknięcie dzieci w domach, oczyszczenie miast i przebadanie pożywienia. Dyrektor Akademii zapytał, jaki jest obecnie poziom promieniowania. Powiedziano mu, że pomiędzy 300 a 400. Odrzucił moje propozycje. Później minister poinformował mnie, że Moskwa uznała je za niepotrzebne. W Mińsku, tak jak co roku 1 maja, obchodzono Święto Pracy. Jednak ludzie nie zdawali sobie sprawy, że na obchodach zjawił się uczestnik niosący śmierć. W powietrzu nosił się radioaktywny jod, który w przypadku niepodania płynu Lugola osadzał się w tarczycy, powodując chorobę, a nawet śmierć. Wiedzieliśmy, że w razie tego rodzaju wypadku należy podać jod, który miałby zapobiec wchłanianiu przez tarczycę jego radioaktywnego odpowiednika. W szpitalu w Prypeci mieli jod, jednak w ilości, która wystarczyłaby jedynie dla pracowników elektrowni i pobliskich mieszkańców. Tymczasem napromieniowaniu uległy miliony ludzi. Pierwszego maja wiatr zmienił swój kierunek na południowy, powodując szybki wzrost promieniowania w Kijowie. Miejscowi przywódcy partyjni zaczęli rozważać możliwość ewakuacji całego miasta. Jak jednak ewakuować 3 miliony ludzi? W tym czasie w rejon Czarnobyla zostali wysłani żołnierze, robotnicy i górnicy z całego Związku Radzieckiego. Po dotarciu do strefy śmierci, rozciągającej się w promieniu 30 km od elektrowni, ochotników wyposażano w ołowiane płyty, mające ich chronić przed napromieniowaniem. W celu wygaszenia nadal tlącego się rdzenia reaktora ze śmigłowców zaczęto na niego zrzucać worki z piaskiem i ołowiem. Zamiast ewakuować mieszkańców Czarnobyla, zwerbowano ich do walki ze skutkami katastrofy. Od 29 kwietnia przez 4 dni pomagaliśmy w gaszeniu reaktora grafitowego. Napełnialiśmy worki piaskiem i ładowaliśmy je do helikopterów. Dzisiaj wiadomo, że taka metoda nie mogła być skuteczna.
Nie wiedzieliśmy, że jest to niebezpieczne. Nie mieliśmy nawet odpowiedniego ubrania ochronnego. Z powodu gorąca nosiliśmy koszulki z krótkimi rękawami. Drugiego maja trochę się ochłodziło, więc założyliśmy swetry i kurtki. Do tego czasu pracowaliśmy praktycznie całkowicie rozebrani. Po 5 dniach mieszkańcom Czarnobyla również pozwolono opuścić strefę śmierci. Jednak codziennie zwożono do niej tysiące osób zwanych likwidatorami. Przywódcy Kremla chcieli mieć pewność, że skutki tej największej katastrofy ery przemysłowej zostaną szybko usunięte. Pragnęli również niezwłocznie uruchomić 3 pozostałe reaktory, które nie uległy zniszczeniu. Amatorskie zdjęcia nakręcone w tamtym czasie przez jednego z żołnierzy świadczą, jak mało uwagi poświęcano ochronie. Tuż po awarii ludzie zebrali się, by walczyć z jej skutkami, jednak nie za bardzo wiedzieli, co mają robić. Nie mieli o tym pojęcia. Z helikopterów zrzucano piasek i wszystko, co było wtedy pod ręką. Nawet my nie wiedzieliśmy, co robić. Nie mieliśmy książek na ten temat. Musieliśmy uczyć się na błędach, które okupiliśmy własną krwią. W połowie maja naukowcy odkryli, że reaktor mógł ulec stopieniu i przedostać się do wód gruntowych. 10 tysięcy górników zostało wysłanych do Czarnobyla jako przymusowi ochotnicy. Dostali polecenie wykopania tunelu pod elektrownią. Ciekły azot o temperaturze minus 100 stopni miał powstrzymać proces topnienia. 14 maja ówczesny przywódca Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow po raz pierwszy wygłosił przemówienie na ten temat. Pomimo nadzwyczajnego charakteru awarii w Czarnobylu, ekipy ratunkowe nadzorowane przez Politbiuro stanęły na wysokości zadania. Dzięki ich wysiłkom liczba napromieniowanych osób została ograniczona do minimum. 299 osób nadal znajduje się w szpitalach z powodu choroby popromiennej. 7 osób nie żyje. Według tajnych dokumentów pochodzących z Politbiura w ciągu pierwszych kilku dni hospitalizowano ponad 10 tysięcy osób. Dzisiaj Gorbaczow zaprzecza, że podejmowano próby ukrycia faktycznych rozmiarów katastrofy. Byliśmy wtedy w trakcie szacowania skutków. Nie znaliśmy jeszcze pełnego obrazu awarii. Liczby, które przytaczałem, odzwierciedlały nasz ówczesny stan wiedzy. Ponadto podjęliśmy decyzję o ewakuacji całej ludności w promieniu 30 kilometrów. Wszyscy wyjeżdżający zostali gruntownie przebadani. Były to dziesiątki, a może i setki tysięcy osób. W sumie domy musiało opuścić 260 tysięcy osób. Wielokrotnie przesiedlano ich na tereny, które również uległy silnemu skażeniu. Wtedy eksodus zaczynał się od początku. Do dnia dzisiejszego ewakuacja tych ludzi nie została zakończona. W czerwcu 1986 roku tysiące dzieci zostało przewiezionych na mniej skażone tereny. Często oddzielano je od rodziców, którzy nie mieli pojęcia, gdzie są wywożone. Nie było wiadomo, jaki obszar zostanie jeszcze skażony. Radioaktywna chmura dotarła do Mogilewa i Homla na Białorusi. Byliśmy całkowicie zaskoczeni, kiedy dowiedzieliśmy się, że dotarła również do Bryńska. Tak samo było z kolejnymi obszarami, do których docierała. Zawsze wiązało się to z poważnymi konsekwencjami.
tamtym czasie kremlowska propaganda rozpoczęła natarcie. Dziennikarzy wysłano na miejsce katastrofy, aby pisali reportaże o spokojnym i zwyczajnym życiu na skażonych obszarach. Jednak te informacje zostały zaklasyfikowane jako ściśle tajne. Na następne lata zakazano ich publikacji. Dwudziestego 8 kwietnia wiatr zmienił kierunek, przesuwając radioaktywną chmurę nad Polskę i Europę Środkową. Trzeciego maja na niemieckiej granicy ogłoszono stan najwyższej gotowości. Kilka dni później zachodni naukowcy donieśli, że warzywa i mleko z niektórych rejonów zostały skażone w takim stopniu, że musiano wycofać je ze sprzedaży. W tym samym czasie inna chmura podążała w głąb Syberii. Wtedy wydawało się, że radioaktywny pył rozniesie się po całym globie. Trzydziestego kwietnia japońskie samoloty wykryły radioaktywne cząstki. Po doświadczeniu z Hiroshimą i Nagasaki Japonia jest szczególnie wyczulona na punkcie energii nuklearnej. Rząd miał sporą praktykę w postępowaniu ze skutkami opadu radioaktywnego. Osoby przybywające do Japonii z Ukrainy poddawano gruntownym badaniom. W czerwcu prace likwidatorów w Czarnobylu weszły w fazę krytyczną. Bez odpowiedniego ubrania ochronnego wysyłano ich do zbierania grafitu, wyrzuconego przez eksplozję z rdzenia reaktora. Kontakt z tymi odłamkami za każdym razem nie trwał nawet minuty, ale okazało się, że i tak było to za długo. Następnie rozpoczęto budowę sarkofagu. W celu ochrony środowiska nad radioaktywnym rdzeniem rozpostarto gigantyczny betonowy parasol. W listopadzie tego samego roku budowa została zakończona. Szacuje się, że w akcji ratunkowej wzięło udział 600 tysięcy likwidatorów. Nawet dzisiaj nie jest dokładnie znana liczba osób, które zmarły na skutek wykonywania tej pracy. Ocenia się, że pochłonęła ona od 6 do 125 tysięcy ofiar. Ich pamięć miała zostać uczczona poprzez wywieszenie czerwonej flagi na szczycie komina. Pomimo licznych ofiar śmiertelnych, prace przez nich wykonane nie dają gwarancji bezpieczeństwa na przyszłość. Unikatowe zdjęcia z wnętrza sarkofagu pokazują liczne dziury, których bieżąca naprawa przyczyniła się do osłabienia całej konstrukcji. Według ekspertów fundamenty są zbyt słabe, by utrzymać sarkofag, który może zawalić się w przeciągu najbliższych 5 lat. Pierwszy wybuch wyrzucił w powietrze górną część rdzenia, ważącą 1800 ton. Przyczyna tej eksplozji nadal pozostaje zagadką, na którą od kilku lat naukowcy starają się znaleźć odpowiedź. Jednym z powodów był błąd w projekcie reaktora. Miał on dodatni temperaturowy współczynnik reaktywności, co oznacza, że wraz ze wzrostem temperatury wzrastała moc, chociaż w takim przypadku powinna się ona zmniejszać, doprowadzając do wyłączenia reaktora. Kolejnym zaniedbaniem, z powodu którego doszło do katastrofy, było nieprawidłowe wykonanie kolumn obsługujących, a w szczególności kolumn bezpieczeństwa.
Spekulacje na temat głównej przyczyny wypadku nie mają końca. Informacje, którymi dzisiaj dysponujemy, pozwalają na odtworzenie katastrofy minuta po minucie. 25 kwietnia rozpoczęto rutynowe wyłączanie reaktora. W trakcie tej procedury technikom zlecono przeprowadzenie pewnych eksperymentów. Rekonstrukcja wydarzeń. Kazano im sprawdzić, czy inercja turbin była wystarczająca, by utrzymać chłodzenie reaktora do czasu, zanim pompy bezpieczeństwa zaczną dostarczać niezbędną do tego wodę. Nagle przyszła instrukcja z Kijowa. Potrzebowano więcej prądu dla produkcji przemysłowej, tak więc wyłączenie reaktora musiało zostać opóźnione o 9 godzin. W rezultacie reaktor pracował w zmiennych warunkach, a personel nie został odpowiednio poinstruowany, jak należy postępować w takim wypadku. W końcu rozległ się alarm. Inżynierowie natychmiast zaczęli postępować zgodnie z procedurą awaryjnego wyłączania reaktora, nie zdając sobie sprawy, że po 5 sekundach spowoduje to eksplozję. Zgoda na ten eksperyment przyszła z Moskwy. Wcześniej 3 albo 4 elektrownie odmówiły jego wykonania. Nasz dyrektor został zmuszony do przeprowadzenia tego doświadczenia. To był rozkaz. Odmowa w takich warunkach równałaby się z wydaleniem z partii i pożegnaniem z pracą na kierowniczym stanowisku. Za swoje posłuszeństwo dyrektor i główny inżynier skończyli na ławie oskarżonych. Na mocy wyroku wydanego w imieniu ZSRR z dnia 29 lipca 1987 roku w Czarnobylu ława przysięgłych Najwyższego Sądu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stwierdza, że głównymi przyczynami katastrofy w Czarnobylu były, co następuje. Oskarżonych skazano za pogwałcenie zasad bezpieczeństwa w fabryce, w której znajdowały się materiały wybuchowe. Dyrektora Wiktora Bruchanowa skazano na 10 lat więzienia. Do dzisiaj nie zgadza się z wyrokiem sądu. Nie czuję się winny. Wiem, że cała sprawa została sfabrykowana przez władze i wszystko potoczyło się zgodnie z ustalonym przez nich scenariuszem. Zastępcę głównego inżyniera również skazano na 10 lat więzienia. Ukraińska telewizja odwiedziła Dyatlowa, kiedy odbywał karę. On również nie poczuwa się do winy. Ten reaktor nie nadawał się do eksploatacji. To była wina Instytutu Energii Atomowej. Reaktor nie spełniał tylu wymogów bezpieczeństwa, że jego eksplozja stała się nieunikniona. To było jedynie kwestią czasu. W momencie wypadku Anatolij Dyatlow znajdował się na bloku 4. Zmarł później na chorobę popromienną. Tak obecnie wygląda miasto Czarnobyl, które znajduje się w obrębie 30-kilometrowej strefy. Oficjalnie jest ono uważane za wymarłe. Jednak w dalszym ciągu 7 tysięcy robotników zmaga się tutaj ze skutkami katastrofy. Wśród nich jest Wiktor Poliszuk, ojciec Eleny, dziewczynki, która zostawiła w Prypeci lalkę. Dostarczamy różnych materiałów. Cegieł, betonu zbrojonego, żelaznych prętów. Niektóre rzeczy przywozimy z innych miast, takich jak Kijów czy Zaporoże. Ciężarówki kursujące poza 30-kilometrową trasą uważa się za czyste. Samochodów i śmigłowców, które uznano za skażone, nie wolno wyprowadzać poza 30-kilometrową strefę. Tworzą swoiste cmentarzysko będące świadectwem porażki nowoczesnej technologii. Oprócz robotników pracujących w strefie śmierci, nikt nie ma prawa w niej przebywać. Dawni mieszkańcy już nigdy nie będą mogli tu wrócić.
Jednak skażona strefa rozciąga się o wiele dalej. Almany jest małą wioską oddaloną o 220 km na zachód od Czarnobyla. W 1986 roku wystarczył jeden wiosenny deszcz, by zamienić jej ziemię w radioaktywne nieużytki. W Almany mieszka 200 dzieci. Jednak tylko czworo z nich uważanych jest za zdrowe. W tym domu trzech braci cierpi na wrzody żołądka, wywołane skażoną żywnością. Nie potrzebujemy zbyt wiele. Chcemy tylko nieskażonego jedzenia dla naszych dzieci, ponieważ są bardzo osłabione. Najstarszy syn ma problemy z żołądkiem i wątrobą. Średni jest w najcięższym stanie. Ma problemy z sercem, żołądkiem i wątrobą. Bolą go nogi. W Mińsku próbowali go leczyć zastrzykami. Nawet najmłodszy syn jest chory. Wszystkie mieszkające tu dzieci są bardzo chore. Niezwykłe właściwości gruntów w Prypeci zapobiegają wnikaniu w glebę związków radioaktywnych, takich jak strąd czy cez. Wszystkie płody tej ziemi i okolicznych lasów są silnie skażone. W tym koszyku znajduje się 15 kg owoców. W normalnych warunkach zebralibyśmy tyle jagód w jeden dzień, ale obecnie jest ich tak mało, że zajmuje nam to od 2 do 3 dni. Mamy zamiar sprzedać je na targu, ale chyba pojedziemy dalej, by dostać za nie więcej. Będziemy wtedy mogli kupić chleb i ubrania dla dzieci. Poprzez trawę radioaktywne cząstki przedostają się do organizmów zwierząt domowych. Mleko jest najgroźniejszym produktem w całym regionie. Ludzie wiedzą, że powinni unikać miejscowych produktów, ale nie mają wyjścia. Nawet drewno opałowe, pochodzące z drzew, które rosły przez ostatnie 10 lat, podczas spalania uwalnia radioaktywne cząstki. Kiedy leżałam w szpitalu przez cały czas, myślałam o zbliżającej się operacji. Gdy przywieźli mnie na salę, nie mogłam przestać płakać. 14-letnia Tatiana Oglaszewicz cierpi na raka tarczycy. Jej matka wie o przerzutach i o tym, że córka ma niewielkie szanse na przeżycie. Modliłam się, by na świecie znalazł się ktoś, kto pomoże mojej córce. Produkcja rolna jest podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców Almany. Widzisz? Woda zamarza. Nie mogę tu pracować. Najbardziej skażonymi produktami są mleko, jagody, grzyby i siano. Spójrzcie do rejestru, a zobaczycie, co mam na myśli. Norma dla mleka wynosi 111 bekereli na litr, a tutaj mamy 412. Czasami wynosi nawet 700 lub 1000 bekereli na litr. Na Białorusi i Ukrainie 4 miliony ludzi żyje w podobnych warunkach jak mieszkańcy Almany. Ich produkty rolne sprzedawane są daleko poza obszarem upraw. Oto jak to zwalę,
Na Białorusi 25% produkcji rolnej pochodzi z obszarów o wysokim stopniu skażenia. By zapobiec sprzedaży wyrobów zawierających śmiertelne dawki napromieniowania, rząd prowadzi kampanię mieszania radioaktywnych produktów z żywnością o mniejszym stopniu skażenia. Twierdzi, że zmusza go do tego brak pieniędzy i możliwości nadzoru. Według niezależnych badań 15% żywności jest skażone w większym stopniu niż ten, który oficjalnie uznaje się za bezpieczny. 70% wyrzuconego przez reaktor opadu radioaktywnego znajduje się na terytorium Białorusi. Oszacowaliśmy, że jest to naprawdę olbrzymia większość. To wystarczy, by cały teren został skażony na dziesiątki lat. Ta mapa pokazuje obszar i stopień skażenia terenu. 30-kilometrowa strefa wokół reaktora została wyznaczona zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. W rzeczywistości silnie skażonych zostało ponad 160 tysięcy kilometrów kwadratowych. Opad promieniotwórczy jest 40-krotnie większy od tego, który pojawił się w Hiroshimie i Nagasaki. Na przedmieściach Kijowa, w Małej Prypecie, nie można nie zauważyć skutków awarii w Czernobylu. Elena Poliszuk ma teraz 14 lat i jest ciężko chora. Bardzo często miewam bóle żołądka. Ona jest bardzo chora. Najpierw miała silne bóle głowy. Następnie zaczęły się problemy z tarczycą. Później przestała rosnąć. Była taka drobna, później dostała wytrzeszczu oczu. Życie mieszkańców Małej Prypeci toczy się jedynie wokół ich chorych dzieci. 14-letni Jalikienko cierpi na chorobę krwi. Jednak jego matka uważa, że i tak nie jest najgorzej. Znałam chłopca, który mieszkał w tym samym bloku co my. Cierpiał na chorobę serca. 2 lata temu umarł. Inny chłopiec, który tutaj mieszkał, zmarł w trakcie egzaminów do szkoły średniej. Cała szkoła zjawiła się na pogrzebie. Elena, Poliszuk i jej matka idą razem na badania. Dziewczynka nie rośnie prawidłowo, ma nadczynność tarczycy. Do tej pory endokrynolog z Kijowa, profesor Komisarenko, nie wykrył żadnych objawów raka, ale takie ryzyko nadal istnieje. Od 1989 roku odnotowano dramatyczny wzrost przypadków zachorowań na raka tarczycy. Przed wybuchem w naszym szpitalu rocznie mieliśmy maksymalnie 7 takich przypadków. Później liczba wzrosła do 12, następnie powyżej 20. Obecnie przyjmujemy około 50-60 pacjentów rocznie. Co jest tego przyczyną? To oczywiste, Czarnobyl. W głównym szpitalu w Mińsku operacje raka tarczycy stały się już rutyną. Wśród dzieci pochodzących z obszarów najsilniej skażonych promieniowaniem przypadki zachorowań są 50 razy częstsze niż przed katastrofą. Radioaktywny pył z elektrowni nie tylko zniszczył zdrowie wielu ludzi, ucierpiało od niego również miejscowa flora i fauna. 30-kilometrowa strefa śmierci rozciągająca się wokół reaktora stała się laboratorium badań naukowych dotyczących oddziaływania promieniowania na organizmy żywe. Naukowcy badają zmiany genetyczne wywołane promieniowaniem. Mają mnóstwo czasu. Przewidują, że przez następne stulecia poziom promieniowania nie ulegnie większej zmianie. Wątroba jest czysta. To śledziona.
Weź też próbkę sierści. Szoski, wyryżył mnie. Bydło hodowlane i inne zwierzęta zmutowane przez promieniowanie badane są w laboratoriach na całym świecie. Opad zdeformował również rośliny i samych ludzi. W grязnej zonie. Na skażonych obszarach, gdzie poziom promieniowania przekracza 1 curie na kilometr, współczynnik wystąpienia mutacji wzrasta o 44%. W miejscach, w których występuje 15 curie na kilometr, współczynnik ten wzrasta do 79%. Jeśli pominiemy przypadki zdarzające się w normalnym środowisku, bo mutacje wywołują oprócz promieniowania inne czynniki, zobaczymy, że na skażonych obszarach wzrost wskaźnika jedynie w 5% został spowodowany przez promieniowanie. Sierociniec w Chomlu, stolicy najbardziej skażonego regionu na Białorusi. To dziecko ma uszkodzony mózg. Cierpi na niedowład i paraliż. Jest poważnie opóźnione w rozwoju. Ma 11 miesięcy. Boimy się wszystkiego, między innymi tego, że dzieci naszych dzieci będą miały problemy ze zdrowiem. Boimy się chorób onkologicznych. Boimy się, że wybuchnie pozostała część elektrowni. Wtedy nas wszystkich czeka śmierć. Przepraszam, ale ciężko mi o tym mówić. To kilometrów od Chomla. Elektrownia w Czarnobylu nadal pracuje. Na Ukrainie brakuje energii, a rząd nie ma dewiz, by zakupić alternatywne surowce energetyczne. Pomieszczenie nadzoru bloku numer 3 znajduje się jedynie 100 metrów od ruin dawnego reaktora. Elektrownia obsługuje nowe pokolenie techników, które stara się robić to najlepiej, jak potrafi. Jednakże sama technologia nie uległa poprawie. Reaktor w dalszym ciągu funkcjonuje bez niezbędnych zabezpieczeń. Przybyliśmy tutaj w 1988 roku, kiedy wymieniano większość starej ekipy. Wyjechała wtedy połowa ludzi. Ich stanowiska zajęli świeżo upieczeni absolwenci i pracownicy instytutów. Byliśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród nowego narybku. 90% z 5-tysięcznej załogi elektrowni nie pracowała tutaj przed katastrofą. Według analityków brakuje doświadczonego personelu. W październiku 1992 roku technicy zatrzymali turbinę bloku drugiego w celu przeprowadzenia okresowej kontroli. Jednak turbiny zamiast się zatrzymać pracowały na coraz wyższych obrotach. Zaczęły się palić kable wysokiego napięcia. Uwolniona została duża ilość wodoru, którego wybuch zniszczył większą część dachu. Tym razem pracownikom na tyle szybko udało się wyłączyć reaktor, że zdołano uniknąć katastrofy. Mieliśmy tutaj wiele incydentów, które można by określić jako nieprawidłowe. Od kiedy tu pracuję, byłem świadkiem wielu wypadków. Wszystkie były związane ze zmniejszaniem mocy reaktora. Powody były różne. Defekty techniczne, nieprawidłowa procedura wyłączania. Ale takie rzeczy uważane są tu za normę. Dwuletnia Olia Losina i jej rodzice muszą radzić sobie ze skutkami obowiązywania tego typu norm. Olia ma białaczkę. Doświadczenia zebrane w Hiroshimie i Nagasaki przekonały naukowców, że zazwyczaj dopiero po 10 latach od nuklearnego opadu następuje znaczący wzrost przypadków zachorowań na białaczkę.
Ta zasada znalazła potwierdzenie na Białorusi i Ukrainie. Lekarze mówią, że robią wszystko, co w ich mocy. Zalecili leczenie chemioterapią, ale ona nie dawała żadnych rezultatów. A ponieważ nic jej nie pomagało, zabrałam ją do domu. Dwa tygodnie później Olia umarła. На железке ты ходила, его на качельках каталась. Ой! Ты чего ж не остались, ладно? Не понимаешь? Ой, мы сейчас кто-то знает, как это ленишек. Wśród ludzi z najmocniej skażonych obszarów wzrosła liczba zachorowań na raka. Obecnie odnotowuje się 2,5 raza więcej zgonów niż 7 lat temu. Całe pokolenie dorasta obcując na co dzień ze śmiercią i chorobami. Przymusowi ochotnicy, których przydzielono do prac w usuwaniu skutków, nadal płacą za to najwyższą cenę. Moje ciało to jedna wielka rana. Byłem cały poparzony, wszystko miałem zabandażowane. Mam też oparzenia spowodowane kontaktem z wodą chłodzącą reaktor. Rany spowodowane promieniowaniem nie goją się. Przeżyło zaledwie 6 strażaków gaszących wtedy reaktor. Bracia Chmila mieli to szczęście. Wiele osób teraz choruje. Dawka promieniowania była bardzo wysoka. Normalnie nie powinna przekraczać 15 czy 25 jednostek na osobę, ale niektórzy wystawieni byli na 50, inni na 70, 90, 120, nawet na 170 jednostek. Jestem przekonany, że śmierć wielu naszych przyjaciół spowodowana została napromieniowaniem. To, że ребята погибли нас. Najwyższą cenę zapłacą ludzie, nasi przyjaciele i koledzy ze szkoły, którzy umarli i którzy nadal umierają. Życzę wam wszystkiego dobrego. Musicie być silni. Rozpoczyna się kolejny wieczór w elektrowni w Czarnobylu. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Witold Majewski. Czytał Artur Wyżykowski.